Dzień dobry, Konrad Młodziński, a ze mną e, postrach wszystkich wokalistów, największa przyjaciółka Edyty Górniak, Ela Zapędowska. Wit witam serdecznie. I z nami jest jeszcze Bella, tutaj więc co jakiś czas mój piesek Koker spanielek będzie popiskiwał, popiskiwał to jest tylko na plus. Bo to, jest, bo to jest młoda dziewczynka, i ona ma prawo dać głos. Drodzy Państwo, ja tylko chciałem powiedzieć, że to nie z braku szacunku, a z racji na to, że już brudershafta walnęliśmy, będę mówił per Ela, a nie per pani Ela. Ja będę mówiła Konrad, a on jest młodziński, czyli młody, a ja jestem Zapędowska, czyli stara. Forever Young, bardzo mi miło. Elu, powiedz mi, czy jak przychodzi do ciebie, przychodził do ciebie jakiś wokalista lub wokalistka na pierwszy rzut, na pierwszy strzał, to Ty już od razu wiedziałaś, że to jest talent na, na skalę ogólnopolską, jak nie więcej? Na bardzo przykład ten Górniak, powiedzmy, no bo. To jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że zależy, czy wokalista przychodził na przesłuchanie do mojej grupy, żeby dostać się do mojej szkoły, czy do mojej grupy, którą prowadziłam, czy to był wokalista, którego słuchałam na konkursie. Bo czy to, jest, czy to był wokalista, który śpiewał grupowo gdzieś w jakimś zespole to, to w gruncie rzeczy. Ok, Znalezienie jego cech dobrych i złych trwa kilkadziesiąt sekund. To też zależy, w jakim utworze. Bo są utwory, na przykład jednostajne, które mają y, trzy dźwięki w, w zwrotce i, i te dźwięki powtarzane y, przez trzy minuty i nie powiedzą nam, jaki to jest wokalista. Dopiero y, jak wokalista buduje napięcia w muzyce, to decyduje o tym, czy on umie. Czy on ma wyobraźnię, czy on ma kreatywność muzyczną i co na przykład ze złego utworu potrafi wyśpiewać, bo najgorzej słuchać ludzi w dobrych utworach. Dobrych, bo dobrych, bo mają ciekawą melodykę, ciekawą harmonię, ciekawą rytmiczność, formę, wszystko razem. Natomiast są utwory beznadziejne, gdzie słuchamy wokalisty i nie wiemy wiele o nim. No bo ten utwór jest tak beznadziejny i tak, tak nudny i, i tak mało wymagający, że trudno nam określić wartość wokalisty. Czyli dlatego właśnie większość młodych wokalistek wybiera sobie Celine Dion albo Whitney Houston? Tak, tak oczywiście. I zawsze namawiam wokalistów do tego, żeby, żeby zajmowali się utworami złych wokalistów, którzy mają czasami bardzo dobre utwory. Ale nie pijesz teraz do Whitney Houston czy do czy do Whitney Houston czy Celindion? Nie, no to są wybitne wokalistki. I one mają utwory bardzo trudne, bardzo wymagające, ale nie na tym polega dobra mm, wokalistka. Moja ocena dobrej wokalistki, że ona zaśpiewa mi trudny utwór, nawet dobrze, kopiując na przykład Celindion. Mnie kopie w ogóle nie interesują. Ja chcę żeby piosenka istniała poprzez artystę w sposób niepowtarzalny, jedyny i niepowtarzalny, są takie utwory, których, których trudno nie kopi kopiować, mają tak gęsty aranż i tak mało miejsca na wokal, że ten wokal już na przykład Indią wyko wykorzystała do maksimum i wtedy jest trudniej pokazać siebie przez taki utwór. Okej, okay, a jak jesteśmy tutaj na naszym polskim podwórku? To właśnie ciekawi mnie to, czy taka Edyta Górniak, z którą pracowałaś tyle lat, to jest. O, niewiele lat. No ale. Niewiele. Dwa... Ale znacie się długo. Tak. Czy to jest wokal na miarę Celindion? Czy Whitney Houston? Czy Mary Carey? Myślę sobie, że absolutnie tak. To czemu to, co tam nie poszło, że to nie jest druga Celindion? Czy w ogóle, czy takich dziewcząt w innych krajach, nie mówię o Stanach czy o Wielkiej Brytanii. Jest dużo. Czy rzeczywiście Edyta to jest już taki ewenement na skalę światową światową? Wydaje mi się, że ona jest ewentem na skalę światową, ale wiemy, że do tego, żeby być wokalistą uznanym, nie wystarczy tylko dobrze śpiewać. Trzeba mieć bardzo dobre utwory. Trzeba mieć taką osobowość, która przetrwa i wzroty, i upadki. Trzeba mieć siłę. Trzeba mieć też słabości. Jak to w życiu bywa, że czasem sukces rujnuje, a porażka buduje i odwrotnie. To jest skomplikowana sprawa. Nie ma przepisu na dobrą wokalistkę, dobrą książkę, dobry film. Są próby i, i błędy. I musimy to pokonać. Tak samo z człowiekiem. Człowiek jest taka skomplikowana machineria, która, która znajduje się w show biznesie. Ona sobie czasami kompletnie nie radzi. Jeżeli nie ma kogoś zaprzyjaźnionego, kto będzie za nią myślał, za nią mówił, za nią decydował. Ale przecież Edyta Górniak miała wszystko. Miała talent, miała, pie, miała urodę, no, nietuzinkową, tak. nietuzinkową, egzotyczną. Miała przecież Kubiaka, sponsora, menadżera, który jej pokazywał świat. Potem pracowała z Fosterem, który stał, był jedną ze składowych sukcesu Celine Dion. A mimo to nie zrobiła tej światowej kariery. Była gdzieś tam chyba na, w Szwecji, na stacjach metra, na reklamach, była jakoś tam w miarę rozpoznawalna, no ale jeżeli mówisz, że to jest talent na miarę Celine Dion czy Marie Curie, no to powinna być znana na całym świecie. Mam rację? No, teoretycznie tak, ale w praktyce to tak nie wygląda. Sama znałam wiele wybitnie utalentowanych wokalistek, które nie doszły do, nawet do jednej dwudziestej tego etapu co edyta yy, zupełnie zaniechały yy, pracy w, w Showbiznesie, biznesie, a były bardzo bo wybitnie utalentowane. Czasem miłość krzyżuje yy, drogę wokalistce, różne sprawy obiektywne, nieobiektywne. Yy, właśnie predyspozycje psychiczne, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste. Zresztą wiemy, że yy, bycie taką wokalistką światową wymaga też ogromnej, ogromnego cierpienia, ogromnie trudnych decyzji, ciągłego pod, podglądania przez yy, wszystkich wokół, śledzenia każdego kroku, każdej myśli, każdego gestu. Co jest potwornie upierdliwe. Ale mówisz o tym cierpieniu. Przecież wszystkim nam, e, zjadaczom chleba, wydaje się, że taka wokalistka ma wszystko. Ma miliony, ma fanów, ma dziesięciu służących. Gdzie tu cierpienie? No tak, tak to wygląda pozornie, ale zapewniam słuchających nas, że czasem sukces bywa e, otoczony tak wieloma e, nieszczęściami. I takim potwornym cierpieniem zesiennik nie zdaje sprawy. Okej, okay, a jeszcze o tą tej Górniak chciałem zapytać, bo ostatnio głośny był jej wywiad, albo jakieś jej wyznanie, że ona oszukała całą Polskę, że ty, ty ją uczyłaś śpiewać. Odniesiesz się jakoś do tego? Ja nam tego nie komentuję, bo, bo... trochę mi jest jej żal, bo, bo jest atakowana ze rzeczywiście. Jest atakowana, ale nie przez to, że. Że coś źle robi. Ona źle myśli. Ona y, oprócz talentu nie wniosła y, kreatywności przez wiele lat. Ona nie nagrała żadnej dobrej płyty. A jej... dotyk? No ale to była pierwsza jej płyta. To było 30, 30 lat, lat temu. temu. No niecałe, ale ale y, to była jedyna jej płyta godna szacunku. Potem jeszcze powiedzmy ta, ta angielska płyta wydana, wydana przez, przez Wiktora, a potem już nic. Potem poszczególne utwory, ale główne chovery. Więc, y, więc mnie się wydaje, że gdzieś ona sama się zagubiła i ona ma silny charakter. I myślę sobie, że ona się mści na tych ludziach, między innymi na mnie, chce się zemścić, tak jak umie, tak jak potrafi. A potrafi, tak jak powiedziała. No, no, ja nie, nie zaczynałam pracy swojej zawodowej od Edyty. Zaczynałam 10 albo i więcej lat wcześniej i kilkudziesięciu wokalistów zawodowych wychowałam. Nie tej miary co Edyta, ale wychowałam i, i są na estradzie, sobie dają, dają radę. Więc myślę sobie, że ja, ja nie, też nigdy nie powiedziałam, że jestem jakaś wybitna nauczycielka. Wręcz przeciwnie. Jestem taka jaka jestem i staram się być dobra, ale jak mi to wychodzi, nie wiem. Staram się pomagać zdolnym ludziom. O. a jak mi to wychodzi, no to jak Edyta powiedziała, że niczego jej nie nauczyłam, to trudno. To Ale jej widocznie nie nauczyła. Powiedziałaś, że się mści. A za co ona ma się mścić? Natomiast... Ona się mści za krytykę, bo tam opowiadała różne bzdury o, o swoich rodzicach, które ja proto, yy, pro, yy, prostowałam, bo byłam świadkiem wielu sytuacji, bo ona kiedy przyszła do mnie miała 14 lat. Więc siłą rzeczy trochę zaglądamy jej w życiorys, w rodzinę, yy, w stosunek rodziny do niej i tak dalej. I yy, jej mama bardzo się czuje pokrzywdzona. Przez córkę, której wiele, wiele poświęciła jak każda matka. A córka się do niej nie odzywa latami całymi, ja, bo jeżeli to, to niezbyt grzecznie, miłośnie i w ogóle jakkolwiek. Więc ta postanowiła się zemścić na mnie, no to się zemściła. No i już. Jeżeli ona uważa, że, że mnie to zabolało, trochę zabolało, no to zabolało i tyle. No ale nie, nie byłaś chyba pierwsza, yy, którą tak przedmiotowo potraktowała, bo jest w branży taka opinia, że, że ludzie to takie pachołki do przepychania. Tak, to prawda, ona źle traktowała Wiktora Kubiaka i, i wielu innych bliskich jej bardzo oddanych ludzi, którzy z nią współpracowali i muzyków i kompozytorów i autorów tekstu i realizatorów dźwięku i koleżanki. I, I ludzi, którzy pracowali z nią w chórkach wszystkich traktowała zawsze instrumentalnie. I, i ja byłam jak najdłużej jeszcze taką, pod taką ochronką, aż wreszcie uderzyła, no no to fajnie już. A gdyby nie traktowała ich tak, jak traktowała, to myślisz, że byłaby wyżej? Że zrobiłaby co, karierę na miarę swojego talentu? Ja, te, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. W każdym razie ludzi należy szanować bo wiem, że wiemy wszyscy, że się otaczamy ludźmi z różnych branż, którzy nie zawsze są genialni, czasem popełniają błędy, a czasem są fantastyczni i są znakomitymi rzemieślnikami. I trzeba uszanować ich pracę, ich poświęcenie, ich podejście do zawodu. Ale ta nigdy tego nie szanowała. Ona nie rozpoznawała na przykład chórzystek, z którymi pracowała cały rok. Ona po... Nie znała ich imion. Nie, mało, że nie znała ich imion. Była z nimi na wakacjach, po czym mówiła, coś mi mówi ta buźka. No takie były sytuacje różne, dziwne, śmieszne. Hmm. No, to... no, nie, będziemy, no tak. nie będziemy się zamieniać tutaj w gabinet psychologiczny, bo w niej, w niej coś nie zagrało. I to jest jej utrapienie, nie nas wszystkich, którzy, którzy są obrażani przez nią. To jest jej problem. Ona z tym zostanie. My sobie jakoś poradzimy, jak radziliśmy sobie tyle lat. Chciałem jeszcze w takim razie już zostawmy Edytę, a chciałem wrócić do, do tego, przez co pewnie jesteś tutaj u mnie, czyli idol, program który był bardziej dla ciebie kulą nogi, czy trampoliną do, 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 do tego wszystkiego, co masz teraz? Ja myślę sobie, że on był i tym, i tym. Oczywiście bardziej trampoliną. Jak gadaliśmy w samochodzie podczas podróży, yy, idol mi otworzył wiele dróg do fantastycznych ludzi. Ja poznałam fantastycznych ludzi z różnych branż przez idola, między innymi. Bo przez to, że człowiek jest popularny i powiedzmy, że lubi go kamera, jak mi mówili w telewizorze. W związku z tym zapraszany jest człowiek do różnych innych programów, nie tylko muzycznych, o różnych, gdzie się gada o obyczajach, o kulturze, o, o, o wielu różnych. O wszystkim. I przy okazji się poznaje fantastycznych ludzi, z którymi się czasami zadzierzga. Że tak powiem, przyjaźnie, znajomości i które trwają niezależnie od tego, jak się nasze losy toczą potem. Czy jedną z takich osób jest na przykład Kuba Wojewódzki? No, Kuba, Kuba poznałam w Idolu. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie przy oknie yy, po rozmowie z producentem, kiedy mieliśmy takie same telefony komórkowe. Taki... Ty i Kuba, czy ty i producent? Nie, ja i Kuba. Mhm. Mieliśmy taką. Yy, yy, Taka była japońska firma. Miała końcówkę Ella. Yy, yy, co to była za, za, matko, za firma? Z taką klapeczką, taka malutyńka. Motorola? Motorola. I y, mieliśmy te same telefony i bardzo nas to ubodziło, bo głównie wtedy Nokia obowiązywały, abyśmy mieli te motorole. To początki w ogóle komórek, i, tak. Nie? Tak, tak. I zaczęliśmy gadułę. Zresztą, u, ja pytając, kto będzie ze mną w jury, producent mi powiedział, że Jacek do no Jacka znałam, więc y, tu byłam spokojna, że jakoś sobie poradzimy. Y, powiedzieli mi, że Robert Leszczyński, znałam go bardzo słabo, ale też go znałam. I miał być, miał być Marek Kościkiewicz. Demona. Którego też Poczeka. znałam. Ja wtedy tylko znałam, czy nie znam? Nie, chyba nie, chyba nie. I myślę, że no fajnie, wszystkich znam. To się jakoś dogadamy. W ogóle nie miałam pojęcia, co to za program, o czym to będzie. Myślałam, że to gdzieś prowincjonalnie będzie słuchane o północy w jakiejś telewizji. Naprawdę w ogóle ja się w życiu nie spodziewałam, że to będzie miało. Taką oglądalność i że to będzie taki... 9 milionów chyba finał. Być może. To było dla mnie kompletnym zaskoczeniem. I zamiast właśnie Marka Kościkiewicza zobaczyłam właśnie Kubę. No i w ogóle go nie widziałam, nie wiedziałam o jego istnieniu. I tak pierwsze rozmowy, wiadomo, jak to pierwsza runda nie? w boksie. Takie bodźce Badanie Lek lekkie siebie. uderzenia, czas na reakcję. No i natychmiast wiedziałam, że mamy podobne poczucie humoru, że Kuba jest niebywale błyskotliwy. Uwielbiam ludzi błyskotliwych. Nawet jak przeginają, to ich kocham od razu. No i, no i zaczęła się era znajomości mojej z Kubą, co mi wyszło tylko jak dotąd na dobra. Macie kontakt do tej pory? Tak. A to już minęło, ile od Witola, 2002, 20 lat. 20 lat. Tak. Mamy i z Jackiem, i z, i, i z Kubą. No, Leszczu umarł. No, tak. To już nie mamy. A potem na, następnie po Idolu, bo tam był i Marcin Prokop. I Maleńczuk. I, 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 i tak. I, no, bardzo ich miło wspominam, bo to były też fajne przygody. Natomiast ten pierwszy idol wydaje mi się, że był jednak niepowtarzalny. No tak jak ze wszystkim co nowe, prawda? Tak, Brother też tak. był najlepszy pierwszy. Tak. Pamiętasz ten moment, jak była emisja idola i, i zaczęli patrzeć na tą zapędowską. Tak, tak, inaczej tak. niż wcześniej? Tak, 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 tak. A to było bardziej miłe, czy to były bardziej pozytywne reakcje, czy, czy czasami no bo byłaś kontrowersyjna tam. No, robiliście tam sobie z ludzi totalne, hardkorowe jaja. To też. Rzucaliście w nich pomidorami praktycznie? No, może nie dosłownie, ale w cudzysłowie na pewno. Yy, robiliśmy różne żarty. Dobrze, że nie wszystko poszło na antenę, bo czasem żarty były troszkę poza, yy, poza granicami przyzwoitości. Ale to tak człowiek, jak nabiera odwagi, to potem yy, yy, nie wie, kiedy skończyć. No umówmy się, wy się razem też napędzaliście jedno drugiego. Ale Przecież oczywiście, to było że było tak. Widać. To była podpucha jedna. Pamiętam, że w czasie, w czasie jednego z idoli pisaliśmy wiersze. I tak, ja jeden wers, Jacek następny i Kuba następny. Boże, że to nie, żeby to nie ujrzało nigdy światła dziennego. Gdzie się te kartki poddziały, nie wiem. Mam nadzieję, że są bardzo chronione. <laughs> A czy było wyczuwalne to, że jednak wy, w sensie Ty, Jacek i Kuba, tworzycie team, a Robert jest trochę z boku? Był. Z Robertem było różnie. Robert, ja znałam Roberta z jego wcześniejszych artykułów, bardzo odważnych, i bardzo go za tę odwagę szanowałam. Natomiast, kiedy poznałam Roberta, on miał przede wszystkim taki słowotok. Słowotek polegający na tym, żeby przybliżyć, widzą, jak to wyglądało, to tak jak Beata Kempa zaczyna opowiadać, to jest polityczka. Ona jak zaczyna opowiadać, to trudno jej się wbić w oddech. Ona ma taką emisję, że potrafi prowadzić, prowadzić monolog przez. prawie nie posługując się oddechem. Nie wiem, jak ona to robi i Robert miał podobnie. I... I nie zawsze to, co mówił, było przeze mnie postrzegane jako mądre. W związku z tym zaczęłam troszkę i ja, i myślę Kuba również, trochę zaczęliśmy y, żartować sobie z Roberta. Czasem go podpuszczając, różnie on się zapalał, zapalał, a potem się wycofali. Różne żarty robiliśmy takie. Strasznie byliśmy ciekawi jakichś eksperymentów. Ale to było na wizji, czy nie? Poza... To było różnie. To było różnie. Więc z Robertem były różne sytuacje, i on czasami się wypowiadał o muzykach, których ja ogromnie szanowałam, w sposób bezlitosny i odwrotnie. Stawał, stawiał za wzorzec kogoś, którego w ogóle nie szanowałam w branży. I. I to był taki dystans merytoryczny między nami, między mną przynajmniej a, a Robertem. On był mało osłuchany w klasyce w ogóle, w muzyce jazzowej bardzo źle osłuchany, a to dla mnie jest taka trochę podstawa tego, jak się postrzega muzykę. Bo jeżeli ktoś nigdy nie posłuchał Beethovena, to nie może się wypowiedzieć, może oczywiście, ale jego zdaniem może nie być adekwatne do rzeczywistości w kwestii formy jakiejś piosenki. Bo to jest jednak inna moc. Ja nie, nie chcę mówić, że jestem mądra i znam klasykę, bo słabo ją znam, ale jednak skończyłam tę Akademię Muzyczną, więc, więc trochę się tego nasłuchałam si, si, yy, siłą rzeczy. Niemniej yy, potrzebna jest taka, yy, potrzebna jest znajomość innych gatunków, i innych sfer muzycznych, żeby, żeby móc coś oceniać. To tak, jak gdyby ktoś przeczytał tylko jedną książkę i oceniał całą literaturę. I całą literaturę. Tak mi się wydaje. Ostatnio słyszałem jeszcze, że w przerwach, może nie bezpośrednio w przerwach nagrań, ale chyba tam, jak byliście w hotelach, piliście dużo. Ile potrafiliście? Mówiłaś to na podcaście u Kuby Wojewódzkiego i u Piotra Kędzierzkiego. Czy o, on mówił? Pewnie. pewnie Ile potrafiliście w jedną noc? na głowę O, zrobić? ja nigdy nie liczyłam butelek ani, ani yy, szklanek. Piliśmy. Czyli bo tam były dobre kolonie generalnie. Myśmy się dobrze z tym czuli. Ufaliśmy sobie na tyle, żeby, żeby móc się powygłupiać. I, I myślę sobie, że to było tak jak w polskiej rodzinie. Oglądam sobie ostatnimi czasy Opole i oglądałem sobie niedawno Opole, na przykład, rok 97, koncert Zielonomi. na pewno go kojarzysz. Tak, oczywiście. I zastanawiam się, co to się zmieniło przez te 25 lat w Polsce, że, że to opole nie wygląda tak, jak już tak, jak wyglądało kiedyś. Bo pamiętam, że ja się zakochałem w tych koncertach jako dziecko, bo jestem rocznik 92. To był 97 bodajże. Tak, dobrze, dobrze mówię. Maluch. No, ale po prostu od tego czasu pokochałem Marylę Rodowicz. Strasznie mi się podobał Zbigniew Zamachowski, jak wykonywał piosenki swoje tak. tam. Znaczy Skaldów w sumie, Zielińska na przykład. Tak, tak, cudownie. Stanisław Sojka śpiewał Krajewskiego. No, coś nieprawdopodobnego. Poziom tak artystyczny, wywindowany, że już wyżej się nie da. Wyżej się nie da. Wyżej I się i nie przy da. okazji zabawa. Wszyscy się bawili tak, świetnie. Wszyscy poncu. na scenie. Wszyscy przy ponczu. Czyli można. Krystyna Janda jeszcze na zakręcie. Krystyna Janda cudowna. Magda Umer, cudowna. Steczkowska. No, po prostu wszystkie gwiazdy. Józefowicz. Józefowicz, stokło z, no, z nohalem, rozlewający roz, poncz. No, koncert wydaje mi się najwybitniejszy w historii telewizji. Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje. Dlatego, że niespięty, że wyluzowany, że oddający Całą, całe życie i postrzeganie świata przez osiecką, ona była nietuzinkowa. Ona była y, nie do wsadzenia w jakąkolwiek szufladę. Poza kanonami totalnie. Poza wszelkimi regułami. I przez to była cudowna, niepowtarzalna i z niej czerpiemy tyle. Bo ona nam pokazała, że można żyć i tak, i tak, i śmak. I wszystko jest piękne. No żyła totalnie niestandardowo. Miałem okazję przeczytać ostatnio książkę wspomnienia o osieckie, wspomnienia oczami jej przyjaciół. Właśnie Maryla się wypowiadała, tak. Krajewski. E, no, genialna też książka. Przecież ona no, zupełnie nie matka Polka. E, nie matka Polka. E, strasznie mi się podobały historie, jak jeździły na przykład z Marylą do Bułgarii. To tam tak. podobno co noc był inny w hotelu, słuchaj. Tego to nie wiem. Yy, nie no, ale to... generalnie były aparatki totalne ja myślę że nawet nie na tym polegało żeby, żeby, tak, się, żeby tak się wyszaleć ja myślę że, że i Agnieszka i Maryla bo Maryla znam też bardzo dobrze one, one były bardzo ciekawe świata i, i miały na pewno inne sorry, inne oceny tego świata na pewno inną wrażliwość, i Maryla Maryla jest zupełnie inna od Agnieszki. I, i, ale to po, poszukiwanie bodźców do, do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak żyć, bo to w głównie o to chodzi. Przecież te nasze doświadczenia zbieramy po to, żeby umieć żyć, żeby umieć się znaleźć w takich sytuacjach czy innych. No właśnie, przecież Agnieszka Osiecka no, praktycznie zostawiła małą Agatkę. Nie, nie, nie zajmowała się tą nią jak, jak typowa matka Polka. Tak. Kupiła sobie jacht. No, no, tam było tyle historii, to trzeba naprawdę przeczytać tę książkę, polecam wszystkim. E, no ale tak jak mówisz, niestandardowość to jej Mnie się życie. wydaje, że, że status artysty jednak powoduje to, że musimy przestać myśleć y, szablonami. Że artysta... I to po wybitnych artystach całego świata widać, jak oni inaczej żyją, inaczej, yy, inaczej są szczęśliwi, inaczej szukają yy, swoich yy, partnerów, In, inny mają stosunek do dzieci, czasem okrutny, ale tak jest. Ale zostawiają po sobie taką spuściznę, która służy wielu pokoleniom. Gdyby się tak wugłębić w życiorys Brela na przykład, czy odpowiednika polskiego, niekoniecznie w tej samej y, 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 gatunku sztuki, ale młynarskiego, ileż oni mieli zakrętów życiowych, ile błędów, ile różnych y, 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 dziwactw, różnych szalonych postępowań, ja wymieniłam dwóch facetów. Nie żyjących już, ale spójrzmy na innych, na niemena. Ja mówię teraz o polskich wykonawcach. Spójrzmy na Grechutę, jakiego jego choroba zdecydowała To no jest tak, prawda? prawda, prawda? To, to, to jest wszystko yy, warte tego, żeby po nich mieć spuściznę. Nawet jeżeli oni czasem unieszczęśliwiali ludzi. A czy Czesław Niemeno, o którym wspominałaś, to najwybitniejszy wokal w historii? Wydaje polskiej? mi się, że tak. Że jak dotąd tak, taki, który przeszedł do historii i, i według mnie zajmuje bardzo naczelne, jedno z naczelnych miejsc. Jeżeli nie, to każdy ma swoją hierarchię wartości, ale ja myślę, że on jest w czołówce, absolutnie jest na piedestale mojej hierarchii. Okej, okay. a jeżeli chodzi na przykład o repertuar, o którym już tam mówiliśmy wcześniej, nie jest tak, że na przykład Mariela Rodowicz czy Krzysztof Krawczyk to mieli repertuar prima sort pod swoje, pod swoje możliwości. No bo byłem na koncercie i jednego i drugiego, jeszcze jak żył Krzysztof Krawczyk, i jest zresztą niejednokrotnie. To to jest dwie godziny bitych przebojów. Tak. Cały czas. Tak. Które zna każdy i, zna, i znają osoby w moim wieku, w twoim wieku i w wieku tak. tak, prawda. moich dzieci, jakby je miał. To prawda. To prawda, ale widzisz, każdy ma swoje właśnie, znowu, swoją hierarchię gustów. Dla mnie, na przykład, Krawczyk nigdy nie był w, na piedestale mojej hierarchii, przez to, że on był jak na mój gust za bardzo y, przaśny, ludyczny. Te, nie, nie podlega kwestii, że wszystkie. To no był jego... jarmarczny na pewno. Tak. A ja nie lubię jarmarków. Ja nie lubię festynów. I, I dla mnie, dlatego Niemen zdecydowanie jest wyżej. Grechuta, który był słabym wokalistą w ogóle, ale wniósł do polskiej muzyki rozrywkowej taki potencjał, przede wszystkim repertuaru i, i, i taki kolor, który błyszczy do dzisiaj. I, yy, i dla mnie, żeby ktoś był w, tym, w tej czołówce mojej, Przysłowiowej hierarchii, nie trzeba być wybitnym wokalistą. Tylko artysta się powinien bronić repertuarem, osobowością i tym, czy taki wokalista mną wstrząsnął, wściekłam się na niego z jakiegoś powodu. On musi do, dotknąć mnie osobiście. Ja nie mogę być obojętna i muszę powiedzieć, ale ładnie pani śpiewa, no bardzo ładnie. Nic z tego nie wynika. Więc też jestem na swój sposób jakimś dziwologiem, który inaczej patrzy na, na świat artystów. I wścieka mnie, jeżeli jakaś taka podrzędna piosenka, reczka, która ma jeden przebój, pięć płyt i nikt nawet nie wie, jak wygląda, a tym bardziej ja poślepa. I ona mówi, ja, jako artystka, jaka ona jest artystka. Ona jest co najmniej gwiazdeczka jednego sezonu która ledwo co potrafi parę dźwięków z siebie wydobyć i nie wie na jaki temat. Więc ja bym pozmieniała nazwy artyst, artysta i piosenkarz, bo to nie jest to samo. To przed chwilą jak opowiadałaś o tym, że właśnie nie trzeba super śpiewać, że, że trzeba mieć to coś, to mi na myśl przychodził e, Muniek Staszczyk. Słuchaj Muniek, tak. Wokal, no powiedz sama strasznie słaby ten wokal. Seplenienie. Nie. Kasik Staszewski następny. Tak. A frontman legendarny. 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 Jego piosenki chwytają za serce totalnie. Jak on opisuje Warszawę, to ja wiem, gdzie on dokładnie jest w tym momencie. Dokładnie mam to samo odczucie. No to high to five, sam. słuchaj. To Brudzie jeszcze raz musimy walnąć, jak będziemy Jasne. wracać. No Jasne. to Mójka Staszczyka uwielbiam, uwielbiam Ja go ja nie znam osobiście, szacun. Znaczy, ja też, ale ja, ja też nie znam. Szacun. Y Mówiliśmy też o Sojce. No, wybitny artysta, wybitna postać. To już wrażliwość na levelu jakimś odsetkiem. Dokładnie. Przecudne piosenki. Autor pięknych piosenek, ciągle szukający. Byłam na jego koncercie jeszcze w, w tym roku, chyba w tym roku, jakoś, jakoś w, w zimowych miesiącach. Czarownik. Czarownik. Sala cicho, a sala niewykwintnych niewy słuchaczy. Tylko w małej mieści nie przyszli, bo, było, bo był o, jakiś tam uroczystość y, powiatowa. Wszyscy zachwyceni. Tak potrafi zaczarować publiczność swoim niełatwym przecież repertuarem, swoim bardzo charakterystycznym graniem takim perkusyjnym. Cudowny artysta. Grażyna Łobaszewska, to samo. O Maryli mówiliśmy. Mówiłeś o Maryli, widzisz, o repertuarze, bo porównywałeś Krawczyka, Marylę i yy, yy, Niemena. Znaczy, nie, ja ich nie porównywałem, broń Boże. Bardziej Maryla i Krawczyk dla mnie to jest jedna półka. A dla mnie nie. A Niemen zupełnie co innego. Nie mówię lepszy, gorszy, ale co innego, na Inny, pewno. Inny, tak. Yy, słuchaj, ja Maryli piosenki znam prawie wszystkie. No ja chyba też, bo jestem totalnym frikiem na jej punkcie. Yy, Maryla nagrała. Przepiękne poetyckie rzeczy z, z gen, genialnym tekstem. Krawczyk nie nagrał ani jednego poetyckiego utworu z genialnym tekstem. Może niektóre były niezłe, ale nigdy nie były to y, oparte na takiej wrażliwości, jak, jak Maryla śpiewała. Maryla śpiewała przepiękne piosenki, których nikt nie zna. Ja teraz w szkole dzieci uczę. Bo one mają wartość oprócz muzycznej mają wartość niebywałą literacką, gdzie jest o czym gadać, gdzie jest. Yy, I wracamy na, do Osieckiej, prawda? Yy, nie tylko. A między innymi. Ale między innymi. Ale tak Maryla ma, ona wykorzystuje teksty poniedzielskiego. To jest nieodkryty facet rzędu, yy, yy, rzędu osieckiej. Genialny, genialny autor tekstów. Niedoceniony. Andrzeju, nie życzę ci źle, ale jak ubrzesz, pewnie będziesz bardziej doceniony. O Krawczyku chciałem jeszcze powiedzieć, że moim zdaniem jest bardziej yy, bardziej uniwersalny od Maryli. Zobacz, jak ja słyszałem jego w repertuarze naprawdę, od i śpiewał Disco Polo, śpiewał yy, no te swoje przeboje znane, ale też słuchaj, kogo on covery robił. Taką jedną płytę wydał z coverami. Światowych przebojów po polsku. No tak, bo, bo on był, on był w tej stylistyce Preslejowej. Tak. W tej stylistyce. Boba Dylana, o, Boba Dylana przeboje nagrał. No, no tak, na no, a Bob Dylan, kolejny marny wokalista, który, który jest genia, geniuszem. Przecież on jest marnym wokalistą, ale teksty pisze. I śpiewa to w taki sposób, rozpoznawalny po pierwsze, Charyzma. po drugie, tej, tej takiej niedbałości, która którą się zachwycił, zachwycił cały świat. Cudowna niedbałość. są podobnie koleżka z Rolling Stonesów. Przecież on też nieczysto śpiewa bardzo. Ale jak? Ale jak, jak on rozporządza tym swoją, tą swoją nonszalancją w sposób fantastyczny. Tak bezczelny, że aż się go kocha. No, ilu było takich wokalistów, którzy nie potrafią śpiewać? Madonna potrafi śpiewać? No, ale bardzo, bardzo popracowała nad sobą. Bardzo. Kto tam jeszcze z takich wokalistów mi przychodzi na myśl? Rafał Brzozowski, Twój ulubieniec. Nie, <noise> ja się ciągle tłumaczę z tego Rafała Brzozowskiego. Jest mi go też trochę żal, bo on jest taki miły chłopiec. Mówię, ma ładną cerę, ma ładne oczka. Tam taki uśmiechnięty, w ma zawsze ładny. I tak mało mnie to obchodzi. Tyle bym powiedziała, bo to. On... No nie jest to wokalista charyzmatyczny na pewno. Nie jest to wokalista, który zmieni coś w polskiej muzyce rozrywkowej. Ale w ulubienie z telewizji reżimowej. No i w okej, okay. niech sobie będzie przecież. Ja im nie patrzę do gardła. Ale nie jest to trochę symbol właśnie tak. muzyki pop obecnej? Tak. tak. Taka, mm, taka, taki brak jakiejkolwiek osobowości, jakiś taki podlizywaczę. o. Yy, śliczne tworki, które sobie latają, się uśmiechają do widza. To mnóstwo jest takich ludzi. Ja ich nie znam po nazwisku, bo zanim wyświetlą na, na ekranie, to ja już nie przeczytam. W związku z tym nie znam tych ludzi, ale czasem jak oglądam, ja oglądam festiwale, chociażby z przyzwoitości. Poza tym yy, 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 staram się być na bieżąco, yy, kto śpiewa w debiutach na przykład. Kto śpiewa w premierach, tam się pojawiają często moi uczniowie, którym też życzę dobrze, więc też ciekawa jestem, jak oni sobie radzą i tak dalej. Więc staram się być na bieżąco, aczkolwiek nie udaje mi się, bo to trudno dzisiaj być na bieżąco. A szczególnie w moim wieku, kiedy te media są tak, tak yy, yy, wszechogarniające. Prawda? Ale właśnie jest taka moda na byle jakość. Wiesz, ja oglądam, yy, yy, mnie się mylą yy, nazwy. Nie wiem, co to jest platforma, nie wiem, co to jest. Yy, na przykład mam taką, nie wiem, jak to nazwać właśnie. Mam Facebooka, na którym w ogóle byłam raz z parę lat temu i na drugi dzień miałam 200 maili, więc się wypisałam. Nie no wypisałam, ale już więcej nie wlazłam. Nie sposób tego ogarnąć, ale mam. Yy, Instagram. Nie, nie, mam. I są ila... klasę gadu, gadu. Nie, 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 nie. Nic z tych <laughs> nic z tych. Natomiast mam takiego, takiego znaczek Face'a. wchodzę. Messenger? Wiadomości spisłają. Nie. 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 Są filmiki, one są dobierane przez kogoś, bo to jest sterowane. I tam jest tak, jeden filmik jest o mszy świętej. Drugi y, jakiś y, ONR-owiec, który przeklina y, wszystkich y, y, tych y, czarnych, y, y, paciatych, czy jak oni mówią. Ciapatych. Cia potem jest ksiądz, który jest pijany. Potem jest pani, co robi pedikir. Potem jest amerykański idol. Potem jest twoja twarz z znajomo. znajomo. Powycinane z różnych programów światowych i polskich, fragmenty, wywiad z politykiem, yy, z onetu fragmenty i, to jest, i, i ktoś tam steruje widocznie, a zaczyna się to zawsze od takiego chłopca, który siedzi z długimi włosami na podłodze, głaszcze psa, przecudnego, yy, 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 yy. oczywiście teraz zapomniałam rasy, ale jest bardzo popularna teraz rasa, taki duży bywają czarne i złote. Labrador. Labrador. Labrador głaszcza tego psa i reklamuje swoją piosenkę w radiowej trójce, yy, która już od pięciu lat chyba nie istnieje jako tamta radiowa trójka. To nie, to nie jest zupełnie inna trójka. Już. To jest już zupełnie inna trójka, a on jest jeszcze z tamtej trójki i zawsze się od niego to zaczyna. I potem są te filmiki. I obserwuję panie, które mówią o modzie, panie, które mówią o pazurkach, o, o zachowaniu dzieci, o wychowaniu seksualnym, o, o, o transwestytach. Wszyscy są lekko półśredni. Wytrzepało osobowości. Wytrzepało takich ludzi. Oczywiście znajdują się tam. Jak prze, przejedziesz 300 takich filmików, to na te 300, może z 5 znajdziesz takich którzy mówią o, o czymkolwiek, choćby zupełnie o innych poglądach niż ja, na którym ja się zastanawiam, mówię, facet fajnie gada. Ale to jest, widzisz, 1 na no, 300. Tak to się porobiło. Ale ja myślę sobie, że to nie trzeba tak, tak myśleć długo. Żyjemy, po transformacji tak się stało, i to zawsze po takich zmianach następuje takie radykalne zmianie, zmiana wszystkiego. Prawda? Mm. Że w tej komunie było parę bardzo pięknych rzeczy. Zawsze przytaczam jako przykład kronika filmowa. Komuż to przeszkadzało, żeby zlikwidować kronikę filmową? Czy teatr telewizji? Niech by, gdyby on istniał ciąg ciągle. Oglądałem z rodzicami teatr telewizji. Mówię. Że, że były takie pozycje w tak zwanym... Wideoteka dorosłego człowieka. Dokładnie. Komu to przeszkadzało? Wszystko poszło na taniego i łatwego odbiorcę, na ogłupianiu przez to. I, i to, co telewizja publiczna powinna nieść misję, był taki do niedawna, do tydzień temu. Ja mówię, że tej, tych reżimułek w ogóle nie oglądam, ale czasem oglądam festiwal i oglądałam na Polonii. Był taki program kulturalny. Prowadziło to dwoje ludzi. Sama byłam kiedyś w tym programie z 10 lat temu z Jackiem Cyganem. I, i tam y, 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 kobietka i facet prowadzili wywiad z alternatywną piosenkarką, która na ogół miała co do powiedzenia. Z aktorem czy reżyserem jakiegoś teatru yy, gdzieś tam w Polsce albo w Warszawie jakiegoś znanego człowieka, potem z jakimś wybitnym plastykiem, potem z wystawą grafiki, potem z jakimś śpiewakiem operowym to trwało godzinę. Z, dotyczyło na ogół pięciu yy, lub sześciu, o mniej sześć takich wywiadów yy, krótkich z tymi ludźmi z różnych dziedzin. Ja przez to się dowiadywałam fantastycznych rzeczy, i to było zawsze w sobotę, o 16. Dla mnie była święta pora. Jak tylko było, było, yy, mogłam oglądać, byłam w domu, to zawsze to była świętość oglądania kulturalnych, że niby taka kulturalna jestem. No ale tego teraz już na próżno szukać. Tydzień temu powiedziała pani: Wszystko, co trwa, się kończy. Niestety, my też kończymy swój program. Dziękujemy za wszystko, co państwo dla nas zrobili. My, my mamy nadzieję, że kiedyś się może spotkamy. Koniec. Nie ma. To ja teraz na drugi biegun przerzucam nas. Disco Polo. Może ci się nie spodoba moja teoria, ale ja wolę już Disco Polo. Nie, wolę Disco Polo zdecydowanie od takiego właśnie Rafała Brzozowskiego, albo popu szeroko rozumianego, bo jestem ciekaw twojego zdania, ale moje jest takie, że Ci, ci panowie śpiewają i panie też czasami yy, o błahych sprawach, ale w sposób, w taki właśnie prosty sposób, który, których przekaz jest dla mnie jasny, klarowny i szczery przede wszystkim. No bo to jest o, o miłości, o podrywaniu dziewczyn, o wakacjach, o, 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 o fajnym, no takim wiesz, umcia, umcia, ale mi się to bardziej podoba niż pop obecny, bo jest bardziej prawdziwe moim zdaniem. Co ty sądzisz na ten temat? Myślę że bardzo podobnie. Że pop jest taki wykreowany, wykreowany. Ci ludzie są wszyscy śliczni. Wszyscy faceci są nażalowani. Dziewczynki mają urody. Laleczki. Laleczki. Trudne dla mnie do rozróżnienia, ale to jest inna sprawa. Niczym się tych barwych głosu nie różnią. Te piosenki się też niczym nie różnią. Właśnie wszystko na jedno kopyto. Wszystko jest na jedno kopyto. Nie sposób tego zapamiętać. Co by nie mówić o artystach PRL-u, to tam Hanna Banaszak po dwóch sekundach była rozpoznawalna, i wiadomo było, że to nie jest Krystyna Prońko. Że Ewa Bem nie była Marylą Rodowicz i takich artystów było. Halina Frąckowiak była, była zupełnie niepodobna do, do Maryli Rodowicz, i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili dla mnie to jest, to są kopiuj w klej, kopiuj w klej, kopiuj w klej. I jeśli chodzi o facetów, i jeśli chodzi o kobitki. I oczywiście na tle tego wszystkiego są lepsi, gorsi, wiadomo, ale ja się zgadzam z tym, że że disco Polo jest prawdziwsze od. Poza tym jest widocznie potrzebne. Skoro tylu ludzi tego słucha i to im jest potrzebne do życia. Ja uważam, jak coś jest potrzebne, to znaczy, że ma być. I niech sobie będzie. Tylko niech mi nikt nie wmawia. Że jeżeli telewizja, która ma nieść misję, mi daje na program 24-godzinny 4 godziny Disco Polo, że ona spełnia misję. To o to chodzi. O proporcje i o to, żeby można było posłuchać koncertu, nie wiem, Joko Kera, Wielbiam yy, yy, no, ale kuchara. niech będzie Bensona czy, czy Freddy Merkurego, no, nie żyje. Yy, Stevie Wondera, żeby można było zobaczyć w polskiej telewizji czy Stinga, mojego absolutnie ukochanego artystę. Im starszy, tym lepszy. Im starszy, tym lepszy. Genialna ta jego płyta ostatnia. I żeby można było posłuchać tego. Nieważne, kiedy w nocy, kiedykolwiek. Nie ma tego. Okej, okay, czyli twoje zarzuty pod Disco polo to jest głównie to, że po prostu nie powinno być to tak promowane w telewizji publicznej. Dokładnie. Ale niech sobie będzie i nie przeszkadza. W ogóle mi to nie przeszkadza. No ja sobie bez, bez, bez Wyobrażam sobie wesele? Wyobrażam sobie, bo ja bym, ja bym na wesele z Disco polo nie poszła, bo to jest dla mnie męka. Ale to jest dla mnie męka, ale jeżeli ludzie to kochają, to niech se idą. Przecież ja nie muszę iść na wesele. No, ale byłaś pewnie wiele razy na weselu i męczyło cię Disco Polo? Od 40 lat nie byłam na żadnym weselu. A. Specjalnie omijam. No tak, bo wiesz, co tam może się dziać. E... Nie, nie, nie dlatego. Ja w ogóle nie lubię takich dużych zgromadzeń. Wolę kameralne. No tak, to też, też mi opowiadałaś. Mówiliśmy o Joko to ja bym chciał też drugie takie porównanie, jak już porównywaliśmy Edyta Górniak do Celine Dion. Czy Krzysztof Cugowski ma gorszy wokal od Joko Cockera albo od Toma Jonesa? Na pewno ma znakomity wokal. Bo dla mnie to kolejny człowiek, który ma wybitne umiejętności i tak jak Sting im starszy tym lepszy, bo ja go widziałem niedawno, jego ja koncert Ja też go widziałam, wyszedł kiedyś gdzieś w telewizorze go widziałam, a dosłownie parę dni temu, nie wiem czy to jakiś nie, nie wiem Karpia, gdzie to było był bardzo możliwe, że on wyszedł i tak właściwie i tak z biegu zaśpiewał Nie masz Do... wrażenia, że on jest lepszy niż w budce jeszcze w tym momencie? Świetny jest, tak, świetny jest I czy, jak, jak byś to porównała z właśnie Jokokerem? Nie można tego porównywać, dlatego że, to, że każdy z nich jest inny. Każdy z nich ma inne przeboje i każdy z nich żyje w innym kraju, w innych, w innych okolicznościach. To jest nieporównywalne. Okej, okay, ale czy gdyby znowu Krzysztof Cugowski yy, śpiewał właśnie w Wielkiej Brytanii albo w Stanach, to miałby szansę na taką karierę? Ależ oczywiście, że tak samo jak, jak Zbyszek Bonecki. Zbyszek Wodecki wybitny talent, a muzykalowo genialny. Jemu to tak przychodziło leciuchno. No, taka elegancja w głosie, prawda? Dostojność. I gadaliśmy nawet ze Zbyszkiem o tym, że gdyby on się urodził w Ameryce, to on byłby gwiazdą. Ale no, żył w Polsce. I, i tak w, w tej chwili po jego śmierci wszyscy się do niego zwrócili z powrotem, ale on był nawet taki trochę obśmiewany. No bo poszedł, taki okres. bo poszedł chyba trochę w komerchę, tak jak ty zresztą do Polsatu. Nie, przepraszam, on do TVN-u. No Droga do TVN. gwiazdła, była, potem Taniec z gwiazdami. Tak, ale mnie się wydaje, że, że wiesz, to co innego jest ocenianie mnie jako baby gadającej i, i, no tak, i człowieka, jest... który śpiewa. Prawda? On był wybitnie zdolny. I to, i to wszechstronnie zdolny dopiero ten, ta ostatnia płyta, która odgrzebała tę jego pierwszą płytę i zrobili ją na nowo, ten zespół, który zapomniałem jak się nazywa, ale wiemy o czym mówimy i, i go znowu wyniósł na, na listy przebojów, to był jego zdziwienie tym wszystkim. Ale to genialny facet. Ale w Soul'u Grażyna Łobaszewska, która frazuje jak nikt na świecie. I jest tylko Grażyną obaszyską w Polsce. Niedoceniana kompletnie. Okej, okay, mówimy teraz o frontmenach, o, o wokalistach, a mieliśmy też kilku wybitnych kompozytorów. Oj tak. Lipko, Krajewski i Borysewicz. Dla mnie to tak, oczywiście chodzi ma o muzykę popularną, mrokową, popularną. Który z tej trójki, najbliższy twojemu sercu? Ja bym powiedziała tak, mam zupełnie inną znowu hierarchię. Kurylewicz, jazzman yy, i wszyscy nie żyją. Yy, tak, teraz. Uh -huh. Uh -huh. No, teraz sobie nie, nie przypomnę na siłę. Wybitni jazz, jazzowi kompozytorzy nie mówią o komedzie. Natomiast wymieniłeś Lipko, Krajewski Seweryn i. Yy... Lady Punk. I, i, i yy, yy, Borisowicz. Borisowicz Janek. Wszyscy wybitni, każdy z innej bajki. Yy, bardzo różni. Bo taki to takie disco polo muzyki popowej. Tylko yy, zwróć uwagę, że jeżeli do krajeskiego pisał marny tekściarz, to to był taki sobie utwór. Jak do krajeskiego pisała Osiecka lub wybitny poeta to to nabierało zupełnie innego wydźwięku. To prawda. I sięgało o wiele, o wiele wyżej. Więc Lipko, y, też wybitny, na pewno rokowy kompozytor, pozostawiający ogromną ilość przebojów, znakomitych. Ale każdy jest z nich w swoim, Borysowicz przede wszystkim, genialny gitarzysta. I genialnie przekładający na melodykę, prawda? umiejący y, 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 tworzyć melodykę niezapomnianą. Nie, nie Wszyscy wybitni, każdy z innej bajki, zostawili po sobie, po sobie niezły, niezłe owoce. Zostawmy to. Okej, okay. to zostawiamy i przechodzimy do Dody. <grym> przechodzimy do Dody. Ile, ile Doda zawdzięcza Tobie? Niewiele. Niewiele, no ale czego się tam nauczyłaś chyba? No jak na, to było? Ona no, no do mnie przyjechała, jeszcze w domu miałyśmy lekcję, bo jeszcze wtedy nie miałam chyba miejsca. Potem przyjeżdżała gdzieś, jak wynajmowałam salę. Yy, przyjeżdżała przez dwa lata chyba do mnie. Yy. Fajna była, albo bo zawsze się, ja lubię ludzie, którzy się ze mną kłócą. Słuchajcie, czy my możemy zrobić przerwę? Możemy, bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie bym zajarała. Jasne, nie ma problemu, a ja wyprowadzę pieska. Mówiliśmy do, o Dodzie, żeśmy, zdaj się, zaczynali. Tak, o Dodzie, żeśmy zaczynali. I tutaj też chyba kolejny przykład na to, co nie zagrało, czyli repertuar. No bo umówmy się, też jej, tak, jej, charyzma, tak. jej charyzma, jej wygląd, jej wrażliwość i wygar rokowy tak yy, są... Ewidentne. Ewidentne, a nie kariera nie jest tak ewidentna. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I... Doda to jest zupełnie inny gatunek człowieka. To jest przede wszystkim fajna dziewczyna. Ona ma co do powiedzenia, ona ma swoje poglądy, ona ma swoje, y, swoją fajną wrażliwość, ale to jest dziewczyna z krwi i kości, nie udająca nikogo. Ona jest jaka jest i ja ją lubię. To już jest bardzo dużo i nie przestanę jej, ją, jej lubić, mimo tego, że ona tam na mnie też narzeka, bo ja się też czepiałam repertuaru. Oczywiście, że się czepiałam, bo ja się czepiam wszystkiego, co dotyczy, wydaje mi się, tego, czym się powinnam zajmować. Jeżeli mnie pytają, czy się podoba pani piosenka Edyty Górniak, i ja mówię, bardzo mi się podoba, to znaczy, że bardzo mi się podoba. Albo że mi się podoba na przykład tekst, a muzyka nie, lub odwrotnie. Czy tam w ogóle mi się nie podoba? I to samo dotyczyło Dody. I Doda też mi kiedyś już szyła buty do trumny. Więc jej odpowiedziałam, że buty do trumny to ja już mam. I, i takie były żarty, ale to były żarty. Ona ma też poczucie humoru i w ogóle yy, yy, po lubię jej rodziców. Są sympatyczni i są tacy zakochani w niej, że daj Boże rodzicom, żeby tak kochali swoje dzieci. Nie wszyscy tacy są. Ale ona też repertuarowo cienko go wszędzie. Szkoda. Szkoda. No cóż. Powiem ci tak, oglądałem ostatnio, nie wiem, czy też widziałaś, w Sopocie miała swój recital. Tak, I powiem ci szczerze, że mi się bardzo podobał ten recital. Mnie też. Że to był naprawdę taki no na poziomie. To było na, na poziomie, poziomie. i Show i jej i, śpiewanie yy, 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 z drobnymi wpadkami, ale bardzo fajne show, fajnie gadała. Gadała szczerze. Fajnie. No konferencjerkę robiła jeszcze. w tak. wyrobach. Tylko widzisz i nie da się powiedzieć jednego, że to były piosenki nieznane, bo, bo to były piosenki znane. Nieznane, to były jako tak. takie znane w, swojej, w swoim się, tak. piku, przeboje powiedzmy mniejsze lub większe. Ale to jest też artystka na miarę takiego, która, która powinna pozostawić po sobie Evergreeny, a to na pewno Evergreenami nie, nie będzie. będzie. Tak, tak. I to jest kolejny problem. Ja myślę sobie, że w ogóle repertuar to jest najsłabsza strona muzyki rozrywkowej we współczesnym świecie. Że nie ma takich wokalistów, którzy na tyle piszą, na tyle są dobrzy wokalnie, piszą dobre rzeczy, no bo kiedyś pisali to fachowcy. Teraz piszą sami wokaliści, czy mają do tego predyspozycję, czy nie, to piszą teksty i muzykę bardzo często. Lub się wtrącają producenci, którzy. Którzy yy, robią jeszcze inne rzeczy. Przede wszystkim wszyscy stawiają teraz na aranżację, na rozbudowane opakowania. A sama piosenka, gdyby ją zagrać na fortepianie, to jest słaba. Ona ma słabą melodykę, słabą harmonię, jeszcze jak dochodzi słaby tekst. I średnia wokalistka, to to jest porażka. A dużo tego teraz, prawda? I jest bardzo dużo tego. I jest mało takich wokalistów, którzy w swojej kreatywności są i prawdziwi. Ja uważam, że, że taki jest Igor Herbut, który jest prawdziwy, można go lubić, nie lubić. On jest niebywale utalentowany i niebywale kreatywny, że jeszcze za bardzo są te jego utwory podobne do siebie, co stanowi z jednej strony o jego spójności o sp tak? i, i, sp i rozpoznawalności. Ale ja czuję, że tam jest kawałek serca. Że tam jest kawałek, że mu o coś chodzi. Że on chce o czymś opowiadać ważnym dla niego. I czy to robi bardziej poprawnie, czy mniej, to to jest dla mnie artysta. Tak jak Dawid Podsiadło. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo to chyba takie kortes może jeszcze z tych czasów. Jeszcze kortes, który cudownie wso, z, to, z tym kontrastem między tym Pyskiem yy, takiego, yy, yy, Jezu Boże, nie znam Corteza, ale do sądu mnie poda. Z gębą trochę mordercy i z wrażliwością. Herubinka. Herubinka. Cudowne, cudowne. Bo zaskoczenie wychodzi w facet taki, że będzie sobie jak przywali każdemu w wszczenę, czy z liścia, czy jakkolwiek, to będzie, będzie się tu krewlała. I tu wychodzi i śpiewa o miłości w taki sposób. Taki prawdziwy, żadne tam wielkie metafory. Śpiewa pięknie i prawdziwie. I to mi się zachwycam Kto jeszcze z takich współczesnych artystów łapie cię za serce? Bo powiedziałaś Podsiadło, powiedziałaś Herbut, powiedziałaś Cortes. Jeszcze jest ktoś? Może z i yy, yy, Przepraszam, jeszcze jest, yy, jeszcze, jest, yy, jeszcze jest Krzysiek Zalewski, którego bardzo szanuję. I on jest świetnym wokalistą do tego. A Kamil Bednarek? Bardzo fajny, bardzo naturalny, uroczy. Jest takim, taką osobowością, yy, ja go nigdy nie znałam. Poznaliśmy się kiedyś w Garderobie gdzieś tam pr przez pięć minut. On jest yy, takim facetem, że się morda uśmiecha sama. Nie chcesz się uśmiechać, a się uśmiechasz. W niesie i się jakieś radości i w tej muzie, no, różne są te utwory, ale parę napisał bardzo fajnych. Czy on napisał, czy jemu napisali, nawet nie wiem. Bardzo ciekawa postać, fajna. I bardzo muzykalny. Bardzo. Ładnie buduje napięcia. Współcześnie. Super. No tak zahacza o regę trochę, no prawda? Ta. Znaczy nawet no nie zahacza. A z kobiet? Tu gorzej. Czyli mówisz, że męskie wokale mamy zdecydowanie nie, lepsze. Ale muszę teraz? się zastanowić. Muszę się zastanowić. Jest bardzo dużo alternatyw. Daria zawiałów może ci podchodzi? Daria zawiałów jest interesująca. Mary z Polski mi w ogóle alternatywa. Pop y, chyba nie. No muszę. Ty nie lubisz mainstreamu chyba. Zależy jakiego. Przecież Maryla była no w tak, mainstreamie. No zdecydowanie, życie. przepraszam, cofam. Prawda? Tak. Ten mainstream jest, jest po prostu nudny. Dla mnie jest nudny. Ja staram się festiwal oglądać i ja wychodzę herbatę sobie robić. Bo on, jest, on mnie nudzi. Okej, okay. powiedziałaś znowu o Maryli, to ja znowu wrócę do niej, okay. e, bo mówimy o jarmarczności, ale przecież Maryla jest jarmarczna, jest. ale robi to z klasą. Robi to świetnie i pamiętam, że kiedyś, kiedyś był taki, taki yy, gdzieś pracowałyśmy razem, bo myśmy pracowały parę lat ze sobą, lat temu dawno i był taki jarmarczny chłopak yy, z y, laureatem szansy na sukces. I yy, Maryla była w żyli. I ja wiem, Maryla, jak on mi się podoba. On był takim ewidentnym gejem i, i nie ukrywającym swojego gejostwa. Epatował tym, ale robił to w sposób bardzo jakiś chodził. Na rękę, stawał na głowie, robił różne rzeczy, ale był tak fajny. I mówię, Maryla. Głosuj na niego, no proszę cię, bo on nie zostanie zauważony, a jest fajny. Marzenka mówi: Ja do jarmarku pierwsza, oczywiście, że tak. I wtedy jej miłość wyznałam, no bo tak mi zależało na nim, na, na tym chłopaczku, bo on był, był bardzo kolorowy. Sena musi być kolorowa. Ja wolę 150 tysięcy razy szpaka niż, niż Brzozowskiego. No tutaj to się nie dziwię. No. Jest ktoś, kto woli Brzozowskiego w ogóle od kogokolwiek innego? No myślę, że cała chmara. Cała galeria kobiet szczególnie, podstarzały. <grym> czasem to złośliwa, ale tylko, ale tylko czasem. Tylko czasem. Z tą Marylą powiem ci, że byłem na koncercie też. Pamiętam jak dziś Toruń yy, w, sali, w sali Uniwersytetu Toruńskiego. Jaką ona ma energię? To było ze 4 lata temu albo 5. Ona tańczy, skacze, śpiewa, na gitarze gra. E, ma taką werwę, jak, jak 20 lat temu, jak 30, jak 50 Dlatego lat temu. Dlatego jest tyle lat na rynku. U niej nie ma zmęczenia. I ja myślę sobie, że, że jej wszystkie stady chorobowe przed, wysiadają przed, w momencie, jak na w momencie scenę wchodzi. wchodzi na scenę. Ona taka zawsze była. Ona taka była, zawsze ja pamiętam przerażenie w oczach jej menadżera, i w kongresowej był taki, taki koncert dla dzieci. Bogdana Zepa, tak? Tak. Był taki koncert dla dzieci. To było, jeszcze ja mieszkałam w Opolu, czyli ile to musiało być przeszło 30 lat temu. I Maryla zaproponowała mojej grupie, którą prowadziłam, grupę wokalną Studio Singers, co się nazywało, co się głównie gospelową muzyką zajmowaliśmy. I ona nam zaproponowała współpracę. I jako pierwszy koncert pociągiem nam dała nuty i nagrania do dziecięcych piosenek. I pierwszy koncert odbył się w sali kongresowej. Dla dzieci z 1 czerwca. No i my tacy przerażeni pojechaliśmy na tę próbę, próba była gdzieś w rynku, w tam domu kultury. No to był już gdzieś jakiś, no, 90. 90 końcówka. 90. albo 89. jakoś tak. I, I przyjechaliśmy i Maryla taka zaskoczona, że my tak przygotowali, bo myśmy byli tacy strasznie przyzwoici wtedy, ze mną włącznie. I tacy. Trzeba po prostu perfekcyjnie wszystkie teksty na pamięć, w głosach, wszystko porobione. Ona próbowała coś zmienić. A Jacek, który był Nicki, to są bardzo zdolny chłopak, który, który był szefem muzycznym tej, tej, tej... Bo ja byłam taka od y, opieprzu i od ogólnych spraw. No, a czyli o, tak jak zawsze. A on był od spraw y, y, rozpisywania tych utworów no, czyli robienia aranżu wokalnego itd. i tak dalej. I i podobało mi się to wtedy, takie pierwsze starcie z Marylą, kiedy ona mówiła: A gdyby ten głos poszedł inaczej. A Jacek mówi: Nie, Maryla, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy. I mamy tak nauczone i to najlepiej brzmi z wszystkich wersji, które próbowałem. W związku z tym musisz to zaakceptować. I ona tak. Pierwszy raz ktoś się postawił, tak, Marysia. postawił co? się, a jej się tam stawiali. Ale yy, i potem yy, pracowaliśmy razem ileś lat. Więc. Y... Ale o czym ja chciałam mówić? O Maryli? o Maryli. Ach, jak Maryla powiedziała, chodźcie, dzieciaczki, do cioci Maryli. I ten, ten, ten tłum tych dzieciaków kongresowej ruszył na scenę. Jak Bogdan wypadł z ochroniarzem i zaczęli ich ustawiać, a Maryla odważnie i, i y, otwarcie chodźcie do cioci Maryli. Była taka też sytuacja z jakimś pijanym facetem, który wtargnął na selę, ona czas z nim tańczyć w ogóle już się wszyscy bali, że on ją zabije, że coś w ogóle. No, ona jest spontaniczna. To do tej pory to robi na koncertach, bo ja też wszedłem na scenę, jak śpiewała yy, chyba Gaj piosenkę, notabene, która była śpiewana z Markiem Grychutą, tak, wie, o którym żeśmy wie. rozmawiali. Cudowna piosenka, erotyczna. Mm. To prawda. Yy, a... Maryla prywatnie jaka jest? Fantastycznie z nią się przebywa dopóki nie zacznie się z nią pracować. Traktuje bardzo instrumentalnie ludzi. Dla efektu, nie wiem czy tak prawdziwa artystka nie powinna robić, dla efektu ona zmieni muzyka, który jest brzydszy od kolejnego, który jest ładniejszy, nawet jeżeli gorzej gra. Robi różne dziwne rzeczy, ale przebywanie z nią to jest sama przyjemność. Z, z ludzi, których wywaliła z z, ze swojego zespołu, można by zrobić orkiestrę symfoniczną. Kiedyś spotkaliśmy się w takim większym gronie ludzi, gdzie było chyba dwunastu muzyków, których ona wywaliła, i śmialiśmy się, że można by zrobić właśnie orkiestrę symfoniczną z wszystkich, ale to są zawsze, zawsze świetni muzycy. Ona się nudzi ludźmi. I ona dla. Teraz już mniej, teraz ma stały zespół już od wielu lat, przecież raz z demonem, czyli z podałam. No i teraz sobie nie tak nawet na, na Marcin. Z Marcinem gitarzystą i y, z Krepsem grała y, rokowym tym gitarzystą, który wyjechał do Niemiec tylko dlatego, go zmieniła przez lata, więc y, już coraz rzadziej się to zdarza, ale lubi wymieniać muzyków. Lubi, y, pamiętam jak mówiła, jak w, ze sztabowym jeszcze pracowaliśmy u niej razem wtedy. Y, no Adam Sztaba to w ogóle miał chyba niecałe 20 lat, jak zaczął z nią pracować, tak, już był dyrektorem tak. muzycznym wtedy. Tak, tak. tak Opowiadał tak, mi to też tak, właśnie. Tak. I to tak między innymi żeśmy się poznali. Bo ja miałem chór, a on miał. Y, miałem chór, który zresztą śpiewał też z edytą. Z Edytą, z, z Marylą, z Ryszkiem Rykowskim. A on miał orkiestrę, tak? Czy, czy, był, czy był dyrygentem? Aha, yy, sztaba? sztaba? Sztaba był pianistą i kierownikiem muzycznym. Pisał okay. wszystkie aranżacje, zresztą genialne. Do... Przepraszam bardzo. Nic nie Do dzisiaj jego aranżacje wzbudzają mój zachwyt. No, widzieliśmy się ze sztabą z miesiąc temu. Byliśmy u nich na, na, w domu. I wspominaliśmy właśnie te, ten okres ja mówię, sztabowy, ja, bo tak sobie mówimy. Ja mówię do niego też po nazwisku, czyli sztabowy. wiesz, sztabowy, twoje aranżacje rozpoznaje, po prostu w ciemno, bo one są zawsze odważne, bardzo urytmizowane i, i w ogóle się bardzo lubimy ze sztabą, mimo tego też, że dzieli nas przecież przeciąg wieku jakiś horrendalny. A Mówiliśmy, czekaj, o Marili, bo też miałem jakiś wątek. A propos tego, ale dobra, to zadam następne pytanie. Czy Demono to nie jest bardzo niedoceniony zespół? Taką tezę postawię. Oni mają świetne przeboje. Masę świetnych przebojów. przebojów. Teraz nie wiem, o które demono pytasz. Teraz znowu yy, ja wiem, że jest... Tak, tak, tak. Jest, jest, są dwa, no ale generalnie chodzi mi o to demono, jak jeszcze był Kościkiewicz razem z Skrzywym. No a teraz bliższe mojemu sercu jest to Skrzywym demono jednak. No bo no frontman, to frontman dla mnie. Frontman. Mimo tego, że Andrzej nie ma jakiś taki, Znamy się, więc dlatego mogę o nim mówić, Andrzej. No mój ziomal z my też się znamy. No nawet nie no. że o Chotomowa. Tak, tak. Proszę bardzo. Andrzej mimo tego, że wygląda na to, że on nie ma takiej charyzmy, ale jest tak uroczy, tak dowcipny, tak sympatyczny. Kontakt z publicznością. Ekstra. Z publicznością dobrze śpiewa. To nie, jest, to nie są szczyty wokalistyki, ale bardzo przyzwoicie śpiewa. No i przeszedł do historii tymi przebojami. I jest taki normalny, fajny gościu. Andrzej Piaseczny. Co sądzisz o jego wokalu? Bo ja też uwielbiam jego popowe piosenki, ale czy jest wybitnym wokalistą? Nie jest wybitnym wokalistą, drażni mnie jego barwa. Słabo go znam prywatnie, ale parę razy gadaliśmy i uważam, że jest bystry, inteligentny i napisał parę fajnych rzeczy, nawet tekstów. Nie, to nie są arcydzieła, ale napisał przyzwoicie. I, I przejdzie do historii muzyki rozrywkowej. Na On pewno. przejdzie, tak. Natomiast ma coś takiego miałczącego w bardzie, barwie, co mnie drażni. Ale właściwie jak się przyzwyczaiłam, to już mniej. Pierwszy raz jak zobaczyłaś czerwonowłosego lidera Ich Troje, co sobie pomyślałaś? Świr. Świr, wariat. Yy, 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 ja pamiętam że jakieś ich troje, kiedy oni nie byli popularni. Bo oni gdzieś spod Łodzi, tam dużo ludzi u nich nagrywało w studio i to tak po do, pocztą pantoflową się przenosiło. Ale pierwsze te sukcesy ich troje, no myślę sobie, no harczy facet, było harczy, pomalował sobie łeb, bo chce być, chce być wyjątkowy i tak dalej, i tak dalej. Potem byliśmy w takim słynnym sporze, był wielki spór, telewizja huczała, mnie dupy obrabiali we wszystkich możliwych mediach i to już było za idol, nie za. Jak oni śpiewają, co byśmy o tym mówili w programie, jak oni fałszują. fałszują. Tak. I tam występowała taka bardzo sympatyczna i ładna dziewczyna, herbuś. Edyta, tancerka. Tancerka. I ona tak źle zaśpiewała i tak podniosła te swoje krowięce oczy i zapytała mnie, pani Elu, a co jeszcze poprawić? <grym> I ja myślałam, że ja się obalę ze śmiechu i sobie myślę, kobieto, no wszystko, no wszystko. No u, nie udajmy, że my śpiewamy, jesteś ładna, ładnie tańczysz, rób to, co lubisz najlepiej. No i wtedy Kuba y, chyba mnie do programu zaprosił i mam do dzisiaj koszulkę z napisem, y, z napisem Morderczyni Herbuś. Ta, taką dostałam mm -hmm. od Kuby. No i był wielki, wielki program w telewizji Polsat, polityczny, gdzie nasz były premier był zaproszony, Janusz, nie Janusz, Władysław, nie, taki był jak Kaczyński. Marcinkiewicz? Marcinkiewicz. Ja, to był Piotr Najsztuba i Jacka, yy, Jacka yy, no, znakomity dziennikarz. Yy, w polityce pisze albo w Newsweeku. No, a, no mam prawo zapomnieć. No, Przypomnę sobie. Wygooglujemy. I yy, oni prowadzili taki program kontrowersyjny, dosyć w nocy to było i między innymi. Ja wychodzę ze studia, a Michał, gdzie obrabialiśmy dupę, właśnie herbuś, bo to było wtedy na topie. Wszystkie pudelki, jeżeli wtedy istniały, nie wiem, pisały o tym. I wychodzę, patrzę, siedzi Michał Wiśniecki w fotelu, jako znawca y, y, talentu herbuś, chyba jako mój y, oponent. oponent. Nie wiem, czy oni go wykorzystali, czy nie, w każdym razie, po czym jak żeśmy. Potem yy, moja, jedna ze zdolniejszych uczennic, bardzo krótkotrwałych, yy, Ania, czwarta albo trzecia żona Michała, wyszła za niego. Świątczak. Świątczak. Wybitnie zdolna dziewczyna. Wybitnie. Yy, kiedy wyszła za mąż, to jakoś żeśmy się właśnie w Josiu spotykali na papierosie przy kiblu. Taki był kibel przenośny. W hali, hala z lat 50., więc u mówisz teraz o jak oni śpiewają? Tak. I myśmy tam przy Kiblu mieli palarnię. Tak, pamiętam to na woli gdzieś było na tyłach, tak, przy Pełczyńskiego. Tak, to było w ogóle gdzieś jakieś bożyki. Koniec nie? świata. Koniec świata. I tam była ta słynna palarnia, gdzie się wszystkie, wszystkie to krzoły nasze prywatne odbywały. I tam między nimi, z Michkiem się poznałam, zaczęliśmy gadać, i to bardzo kumaty kolor bardzo inteligentny, <kuh> bardzo fajnie się z nim gada, I... ciepły człowiek, bardzo taki do rany przywódca, ciepły, kolorowy, fajny. W ogóle zmieniłam zdanie na jego temat, bo myślałam, że to jest bufon, a on się okazał bardzo fajnym koleżką. I powiem szczerze, ja chcę wam powiedzieć, nie wiem czy wiecie o tym, ale ja Gram siebie w muzykalu. Muzykal jest dla młodzieży, to jest teraz. Jadę pojutrze do Zapendosku. Nie. Nie. W teatrze Kapitol. <laughs> I wiecie? I wiecie, co się dzieje? Zapendoska gra za Pendoską. żeby było śmiesznie. Ja gram w muzykalu, który napisał Paweł. Stankiewicz to jest gitarzysta między innymi Bajora, u Tabęckiego, gra wszystkich tych takich aktorsko ofowo autorskich rzeczach. Bardzo dobry gitarzysta. Napisał oprócz tego, że wydał płytę solistyczną, która jest między innymi pochwalona bardzo przez Marka Niedźwieckiego. Mam tę płytę, jest rzeczywiście ciekawa to Paweł napisał jakoś na wieku 40 lat, bo on ma mniej więcej tyle, zaczął być aktywny jako kompozytor i napisał musical dla młodzieży. Razem z Hanią Piaseczną, aktorką, napisali scenariusz, muzykę, ponieważ działają w Ciechanowie, nie w Ciechanowie tylko w Garwolinie, w Domu Kultury, a żona Pawła zajmuje się grupą młodzieży wokalnie. Stworzyli musical. I ten musical najpierw był grany w Ciechanowie, a teraz jest grany w Teatrze Capitol. Serdecznie zapraszam. Jest na temat współczesnych problemów młodzieży, tak więcej od 12 roku życia. Polecam można mało laty na to. Wszystkim to się ogromnie podoba. I tam jest scena, bo to jest wiadomo, że do małej mieściny przyjeżdża telewizja i, i jest casting do musicalu i w tym castingu ja biorę udział. Dwie dziewczynki Czyli Aurelia, ta, która rzeczywiście prowadzi tę grupę, gra Panią Jagodę, reżyserka tam gra jeszcze kogoś innego i ja występuję jako Zapędowska. W Warszawie też to gracie? No w Kapitolu. No, w Teatrze Kapitolu. Kapitol. Ale powiedziałeś coś o Zamościu. Czy jest Do Zamościa jedziemy na pierwszy wyjazdowy Aha, teraz okay. koncert, no tak. pojutrze. I zaczynamy grać znowu we wrześniu. Ale dlaczego ja zaczęłam o tym mówić? Gadaliśmy o Wiśniewskim. Potem... A, i Paweł zrobił, ponieważ Paweł się zajmuje również aranżacją, zrobił ten przebój, który Michał śpiewał na jakimś festiwalu z córką. Teraz? Tak. Aha, okej, okay, z Eti. Z Eti. I ten, ten utwór jest tak uroczy. Michał ś... jak harczał, tak harczy. Ta córeczka jest urocza. Wdzięczna, ślicznie śpiewa ten, ten utwór. I zupełnie nie wiedziałam, że, że Paweł, ten autor muzykalu, napisał też aranżację do tego. I zgadaliśmy się podczas ostatniego spektaklu teraz w teatrze, że, że on to aranżował. I ja mówię, słuchaj, to daj mi telefon do Wiśni i do niego zadzwonię i pogratuluję. Bo ten, ta piosenka jest przeurocza i taka prawdziwa. Ta córeczka jest taka jak z obrazka, jak młoda Ania. Aniołek taki. Cudna. No ale jeszcze nie zadzwoniłam, ale no, zadzwonił do Michała, pogratuluję mu, bo bo on jest prawdziwy w tym, on już przestał udawać. Na początku udawał, a teraz jest fajny, kolorowy ptak. Podoba mi się. A czemu w latach 2000 -tych każdy tego ich troje słuchał, a wstyd było się przyznać? Trochę jak z Disco Polo dzisiaj było. Bo to były słabe utwory. To były słabe utwory. Ale ja widzisz znowu ci tutaj wejdę w słowo, bo byłem na koncercie Michała Wiśniewskiego akustycznie, bodajże dwa lata temu, czy tam trzy A, przed pandemią, przeboje ich troje. Przeboje ich troje śpiewał. Eee, I słuchaj, i znowu jak to porównuję do dzisiejszego popu, to to są arcydzieła, moim zdaniem. To są arcydzieła. Tam jest i rokowe brzmienie, i są ballady. Trochę masz racji, tylko wy sobie. Może patrzę przez sentyment tekst. też trochę. Weź przeczytaj każdy tekst. To to jest porażka. No, zawsze z tobą chciałbym być. Przez całe lato. W każdej wakacyjnej miłości. Dobra, ale przeczytaj to całość. Przeczytaj całość i zobacz, jak to jest napisane. Akurat tego utworu nie analizowałam, ale wiesz, ja jeżdżę na warsztaty i zawsze z, z, z małolatami, już teraz się nie zdarza, żeby ktoś ich trochę śpiewał. Teraz wszyscy śpiewają Sanach. I ja zaczynam zawsze od analizy tekstu. Jeżeli z czegoś trzeba czerpać, to z tekstu. I to, się, I to jest pierwsza porażka naszego mainstreamu. To, co tam ci ludzie wypisują, to nie jest gramatycznie, to nie jest po polsku. To jest z błędami takimi, że naprawdę dziecko w klasie piątej powinno wiedzieć, że to jest źle napisane. Mówisz, że, tam są, ale mówisz, że tam są babole normalnie? Or ale jakie? Ale jakie? W ogóle nie wiesz, o co chodzi w tych tekstach. Dlatego mnie tak zaskoczył Dawid. Mówi o podsiadle. Tak. Tam teksty są prima sort Dla mnie przynajmniej. Fantastyczne w większości. Ale słucham, kiedyś jedziemy gdzieś na jakąś daleką podróż nocną, bo my nocą jeździmy bardzo często samochodem i jest wywiad. Trójka jeszcze była, więc to... Ale to to było 6 sześć lat temu musiało końcówka, być. Y, końcówka trójki. I słuchamy wywiadu z podsiadłem, z podsiadłą. I gdyby ten wywiad był długi, bardzo osobisty, gdyby ten wywiad jeszcze trwał trzy godziny, to on by mnie nie znudził. To jest taki kolorowy facet. To jest facet, który potrafi odpowiedzieć, że on nie wie, że on nie zna, który potrafi się zamyśleć, który potrafi cudownie y, opowiadać. Po prostu nie znam go, nigdy go nie widziałam na oczy, nigdy żeśmy się nie poznali. Też go kocham dozgodnie. Czyli w, tą klamrą do ich troje wróciliśmy znowu do problemu repertuaru, prawda? Tak jest. A podsiadło, repertuar ma. ma. A czy to będą Evergreeny, twoim zdaniem? Na pewno yy, żegnaj nieznajomy, na pewno. Fala na pewno. Ciągle śpiewają u mnie na warsztatach, a żegnaj, czy witaj nieznajomy, to był przebój sprzed 10 lat. Ciągle śpiewają na warsztatach. Teraz byłam na warsztatach, wróciłam przedwczoraj, na trzydniowych warsztatach. Przegród, prze, przekrój wiekowy 9.50. Było śpiewane dwukrotnie. Hmm. Oczywiście to świadczy. Norbi, bardzo mnie ciekawi twoje zdanie na ten temat, bo ja tutaj też wielki szacunek za to, jak wycisnął ze, z jednej piosenki. Karierę. Karierę, ale to karierę. To nie. To, Okej, okay. One Hit Wonder, oczywiście, ale ta kariera trwa LU-30 ponad lat i on tak. jest cały czas na topie. Jak to się, w sensie, no jakby dostał, wiesz, szklankę wody na pustyni, to by elektrownię wo, wo, wodną w, tak, zbudował. Tak, są tacy ludzie. Yy, Norbiego znam. W ogóle fajny gość chyba, fajny prawda? Fajny gość. Kiedyś od Ewy Drzyzgi wracaliśmy pociągiem. Yy... Norbi powiedział dokładnie. Miałem wracać samochod, samolotem. Mam sam, samochód na lotnisku, ale pierdolę jadę z wami. A jechał z nami, jechała z nami pierwsza żona, yy, taka znana y, Ukrainka, y, która później była posądzona o różne brzydkie rzeczy. Cezarego Pazury, Tak, Weronika Marczuk. Weronika jechała, yy, ja ze swoim partnerem. Jeszcze ktoś jechał, jeszcze ktoś jechał z branży. Wszyscy wracaliśmy do te I Norbi pojechał z nami. To co, to, co w pociągu, jaki to był wesoły przedział, to zapamiętałam tę te, podróż do końca życia i będę ją pamiętać. To jest taki uroczy człowiek, taki fajny, taki, taki anegdociarz. Mnóstwo jest takich ludzi, którzy opowiadają historię z branży. Wodzirej urodzony. Tak, lekko oczywiście przebarwione, nieważne, ale pamiętam, że pan, który z nami jechał, to po prostu tr trząsł się ze śmiechu i tak był zachwycony, że na nas trafił i że tak mu ta podróż cudownie upłynęła. I taki jest Norbi. I cóż więcej powiedzieć? Yy, jedna piosenka, bardzo dobrze zrobiona zresztą. Słuchaj, w tych latach to przecież była imitacja amerykańskiego rapu, nie? Tak. I moja, moja uczennica Iwonka Zasuwa, yy, jeszcze z Opola, która jest chórzystką stałą Kai, yy, od wielu lat, chyba z 20, yy, tam główną budowała te chóry właśnie ona. A Kaja zaczynała przecież jako chórzystka, chórzystka właśnie demona. Demono, tak jest, więc mamy ty... piękną klamrę. A, tak. A czy Kaja Bezbregowicza byłaby tą samą Kają? Inną byłaby na pewno. Wydaje mi się, że Kaja, to, ja byłam na jej koncercie wtedy kiedy ona jeszcze nikomu nie była znana oprócz yy, To Znaczy yy, ludzie którzy słuchali na płytach jako hurzystki, zachwyceni nią chodzili na jej koncerty. Pamiętam, że był koncert na Uniwersytecie Warszawskim yy, yy, gdzie poszliśmy z perkusistą późniejszym yy, jej chyba z nią chyba grał krótko i nie, bo nas dwa yy. Ona grała też z takim perkusistą, który był kolegą moim ze szkoły muzycznej Zopola jeszcze. I w każdym razie tam poszłam na ten koncert i ten koncert był trudny, bo ona jej kompozycje są trudne. One są bardzo często atonalne. One są w takich mrocznych klimatach. Tam mało jest motorycznych utworów, szczególnie z tamtego okresu. i przy, całej, przy całym szacunku do jej wokalu i do jej y, barwy brzmienia głosu, bo to mam nieprawdopodobne brzmienie, to ten koncert mi się wydał troszkę nudny. I wydaje mi się, że Bregowicz ją trochę przekonał do tego, że melodyka jest cholernie ważna. Ale teksty Kai. W bo ona Bregovicza sama pisała na tą płytę teksty. Są genialne. Genialne. Oraz jej teksty pisane później do, do niektórych piosenek są dla mnie też genialne. No to tu się zgodzę. Też byłem na koncercie Kai Bregowicza i, i tyle, że 20 chyba parę lat po, po tym, jak wydali tą płytę, i dalej jest werwa niesamowita. ostatnio na torwarze. Tak, na torwarze, ale blisko na torwarze. Blisko. Tylko, że powiem tak. Na torwa ja byłem, mam porównanie, bo byłem w Stodole i byłem na Torwarze. Torwar jest beznadziejny, tam powinni zakazać robić koncertów. Akustyka tragi tak, tragiczna. Nie, to, no tak, no, ale to na, na Kaję i Bregowicza się idzie na energię bardziej. Nie. Też prawda, tak. No u mnie te bałkańskie brzmienia w ogóle wywołują jakieś takie niesamowite uczucia w Moje ciele. Też się zastanawiałam, że w poprzednim ciele nie byłam stamtąd. No, dokładnie. Słuchaj, dokładnie. jeszcze oglądałem ten film o Krawczyku. Jego, y, który ja nie był, oglądałem. Ja oglądałem tam taka piękna scena, po prostu żałuję, że mnie nie było między nimi wtedy. Siedzi sobie, siedzi sobie Krawczyk i Goran przy stole. Y, wiesz, Goran pogrywa na gitarce, Krawczyk sobie śpiewa, takie bałkańskie właśnie rytmy. No Goran kawał też wkładu to, to muzykę, wkładnie. nie ta, tylko polską. Tak. Ale... Piękna to znaczy, sprawa. Y, y, ja jeszcze mam takie swoje ulubione z tej, z tej płyty utworem, że tabakiera to jest dla mnie arcydzieło. Arcydzieło. I tę tabakierę uwielbiam. Ona jest tak emocjonalna, że tak trudna w gruncie rzeczy, I tekstowo i emocjonalnie dla wokalisty opowiadanie o, 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 mi, o miłości, gdzie tabia, tabakiera jest jakby symbolicznie przedłużeniem miłości do faceta, to to jest strasznie trudne. Bo te najbardziej znane utwory, no ale tam. Tam wszystkie są wszystkie, znane, Ela. Wszystkie są w ogóle genialne. Świetna Tam płyta. nie ma ani jednego nieprzeboju. Słabego, Tam nie tak, ma nieprzeboju. Tak, tak, A moim zdaniem ten śpij kochanie śpi to w ogóle najgorszy z całej płyty. mimo że największy przebój. Może. No kawał yy, kawał kawał osobowości, kawał yy, wokalistki. No idealnie dobrany duet. No jedno Ta. dało drugiemu tak. Poszli w górę, tak. obydwoje. Tak, to tak jak Osiecka z Krajewskim. Gdyby Krajewski został przy, yy, y, przy jakimś słabym tekściarzu nigdy, bo on jest melodyk i te melodie czasami są proste, ale są czasem aż za proste. A Osiecka do tego dodała ten tę całą y, p, płaszczyznę mm, znaczeń o. To jeszcze powiem taką ciekawostkę z książki, bo y, słuchacze pewnie nie wiedzą, że e, żałuję, że nie było mnie na tym weselu. Świadkami Agnieszki Osieckiej była Maryla Radowicz i Seweryn Krajewski. No można lepsze triosy wymarzyć? I jeszcze Daniel Passent obok. No właśnie. No, no właśnie. Czworo genialnych. Tak, genialnych. Daniel Passent zmarł mu się niedawno, szkoda. To też wielka postać. Ale świetnie, że. Ja mam kiedyś Magda Umer robiła takie wywiady dla telewizji Polskiej, między innymi z przyborą, z, z, głównie z przyborą, nie wiem, czy z Wasowskim, ale chyba też, właśnie z Marylą, z Agnieszką, i to były takie wywiady rzeki. One były usytuowane w, w, w scenerii mazurskiej. Które ja też kocham i znam te miejsca sprzed lat, kiedy one miały tę swoją specyfikę samotni, bo teraz już jest wiadomo inne czasy. Ale wtedy jeszcze motorówki nie, nie uświadczyłeś na, na jeziorze, gdzie pływały same żaglówki i łódki rybackie, gdzie się piło wodę z jeziora i, się, i gdzie się gromadzili w różnych, różnych czarownych miejscach przedziwni ludzie. Każdy miał innego zajoba, i, i, i tworzyli pewne enklawy takich, takich yy, zaczynów twórczych. One były oczywiście na wyższych i niższych poziomach. Ja uczestniczyłam w tych na niższych poziomach. No nie, nie miałam zaszczytu poznania wtedy Osieckiej i przebywania z tymi ludźmi, ale miałam swoje malutkie enklawki innych twórczych. Yy, I to były cudowne momenty, gdzie inaczej pachniało jezioro, inaczej pachniał świat. Inaczej się żyło. Hmm. Strasznie no. sentymentalnie zabrzmiało, ale, ale dla mnie to tak ważne. To zjeżdżamy na ziemię. Okay. I powiedz mi, gdzie najlepsze pieniądze? W idolu, w jak oni fałszują, czy w Must Be Music? Im bliżej yy, mojego zacnego wieku, tym lepsze pieniądze. Czyli cały czas musieli cię podkupować, bo nie lubisz popularności, powiedziałaś nie, mi. to. Nie lubię popularności, męczy mnie. Czy... Męczy mnie, ja nie jestem taką, nie mam takiej osobowości. Yy, kiedy się zastanawiałam, bo jak, yy, jak każda młoda dziewczyna chciałam być aktorką, nigdy piosenkarką, yy, bo mi się podobał ten zawód, mi się wydawał taki ciekawski hmm. i taki, no nawet pewne predyspozycje chyba miałam, bo tam jakoś przebrnęłam. W szkole y, aktorskiej do, 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 do ostatniego etapu nieraz, więc tam pewnie predyspozycja, jakieś miałam nie, no, no, kompletnie nie zdańca z tego sprawy, że to się łączy z popularnością, chyba że była marną aktorką, i wtedy nie miałabym żadnych problemów. Czy w takim razie te stawki, które musieli spełnić twoi pracodawcy, to był trochę haracz za popularność? Tak to traktowałaś? Tak, trochę tak. Natomiast pierwszy idol to były pieniądze na poziomie genoa, jak ja mówię. Genoa. Ale potem z każdym kolejnym było lepiej? Było lepiej, tak, oczywiście. Ale oni sami to proponowali, czy ty żądałaś więcej? Wiesz co, ja w ogóle ciężko rozmawiam o pieniądzach. Ja mm. wolę najpierw wiedzieć, co ja będę robić, a potem dopiero zapytać o pieniądze. Aha. I na ogół tak się działo w moim w ogóle życiu. Że, że jeżeli mnie coś... Mnie nigdy pieniądze nie sprowokowały do wzięcia czegoś, czego nie chcę. To zdarzyło się raz tak, kiedy nam, namówił mi, mnie kolega, żeby y, y, pracować z herzbędem, i to, to był krótki żywioł. To znaczy, y, ten sam band, y, przepraszam, ten sam producent miał dwa hercebę. jeden dziewczynek małych, takich 11, 12, które potrafiły 5 godzin opowiedzieć o szminkach, lakierach do paznokci i tuszach do rzęs i o tym, który, które zioło odchudza lepiej. To były gersbentki. To bawiłaś się przednio za, zapewne? Przednio. Myślałam, że po prostu poukręcamy ubytem dziewczynkom. <gry> I drugi gerzbęd do, dorosłych dziewczynek, które niewiele się różniły poziomem intelektualnym od tych młodych. To jeszcze większa uczta dla ciebie. Ale było już lepiej. Już było trochę lepiej, bo tam były jakieś chociaż y, y, zawodowo y, tańczące dziewczyny, na przykład, które u, chociaż umiały cokolwiek innego robić. Była jedna nieźle śpiewająca, ale to była makabra. Bo tam się głównie rozmawiało o pieniądzach i o tym, co zabrzmi i czy to, czy to kupią. A ja wolę najpierw wiedzieć, co ja będę robić, niż pytać o to, ile ja za zarobię. Okej, okay, a musiałaś brać. Jak wygląda rekrutacja do takiego programu? Brałaś udział w jakimś castingu, czy od razu na telefon? Zachcemy Ciebie już? Ja nie skąd? Ja bym na casting chyba nie poszła wtedy, bo ja bym, myślę sobie, ja przecież się nie nadaję do tego. Ja w ogóle nie przypuszczałam, że ja do dzisiaj właściwie nie wiem, kto mnie polecił do idola. Nie wiem tego. Bo ja byłam, ja byłam znana w kręgu y, piosenkarzy, wokalistów może w Polsce, ale ja siedziałam w opolu, siedziałam tam szkółkę, miałam czy, że ci moi ludzie tam mieli. Zdobywali nagrody na festiwalach ogólnopolskich i tam dostawali się do szkół teatralnych, do szkół muzycznych. Więc tak puszczą się rozchodziło. No ale nie w mas mediach, prawda? Nie znano cię jeszcze wtedy. Nie znano mnie. Poza tym rzeczywiście to, że... Bo Stok ja o tym często opowiadałam, że Stokłos przyjechał do Miśka Bajora. Janusz Stokłosa, wytłumaczyłem wszystkim. Tak, tak, tak. Przyjechał. Na jakąś balangę, chyba, i tam ja uwielbiałam rodziców Michała, żeśmy się bardzo, bardzo przyjaźnili, można powiedzieć. I yy, z Michałem zresztą też. Ale ja najpierw, najpierw poznałam Michała, potem rodziców. I, i, i żeśmy, jak, jak Michał przyjeżdżał jeszcze na studiach, mieszkał u mojej teściowej, więc tak żeśmy, żeśmy w ogóle fajnie sobie pomagali. I. I Maryla Bajorowa chodziła na wszystkie koncerty mojego studia w Opolu i była zachwycona Edytą, między innymi. Górniak, e, Górniak która jest też z Opola. Która też jest z Opola. Właśnie Iwonką za Suwą. Była zachwycona takim Radkiem, co znowu zapomniałam nazwiska, który jest bardzo znanym aktorem, bardzo dobrze śpiewa wielu tamtych się przewinęło aktorów, przez to moje studio, bo ci, którzy chcieli się dostać do szkoły teatralnej, to przychodzili do mnie. I, i rzeczywiście miałam sukcesy. Muszę powiedzieć, że miałam tam wygrany festiwal w, w, w tych wszystkich naczelnych festiwalach w Polsce. I, I to tak metodą pantoflową się rozchodziło. I, i, i rzeczywiście w dużej mierze Kubiak zdecydował, żeby mnie ściągnąć do Warszawy przez Edytę. Czyli później... wytłumaczę znowu, Wiktor Kubiak, czyli menedżer Menadżer, Edyty Górniak tak. i sponsor Metra, I całego sponsor musicala, metra. musicalu. Ściągnął cię do Warszawy. Ściągnął mnie do Warszawy, ale najpierw ja tam byłam z Józkiem, żeśmy zamienili parę słów. Czyli Januszem z Józefowiczem. Józefowiczem. Tak, tak wszystkim tak, będę mówił, no ja wiem o co chodzi, ale... Tak, i, i Józek mówi do mnie... Yy, tam fajne rzeczy robisz w Opolu. Może byśmy tak połączyli szeregi, coś tam, tam takie było. Ale ja sobie myślę, a ja w tym Opolu cierpiałam. Cierpiałam po prostu. No przecież nawet ci da niektórzy dawali bany tobie na wejście Ach, gdzieś tam. Tam ja miałam przeprawy. No śmiali się ze mnie, że ja powiem sobie łóżko polowe tylko do wódeku wstawić. No myśmy tam siedzieli do trzeciej rady, no ale to była moja pasja, wreszcie robiłam, co chciałam. Ale co im było, ich to drażniło, że co, że twoi to wokaliści ja wiem, mają sukcesy. sukcesy? oczywiście, jak to, jak to Polacy, Polacy wiadomo, żeby nie, nie ja będę miał dwie krowy jak sąsiad, ma tylko żeby twoja zdechła. To jest yy, polska cecha narodowa. I, 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 to, I to się tak działo i wreszcie jak mi to jak zaproponował, a już kombinowałam z takim moim przyjacielem z Poznania, z Wojtkiem Oczeskim, pianistą znakomitym, żeby się przeprowadzić do Poznania i tam zrobić szkółkę. On bardzo lubił uczyć i on świetny pianista. nie ja mówię ja się wezmę za bok, ale będziemy tandem tworzyć. I już było to tak, już w Blisko. planach. Tak. No i tu przyszła propozycja. Przez moją córkę zresztą, która wtedy miała 15 lat, i pojechała Iwonkę Zasuwę odwiedzić, która grała po edycie główną rolę w, w muzykalu, też w metro, w drugiej obsadzie. I, i Kubiak mi zaproponował pracę. No, to jak myślisz, ile się zastanawiałam? Ani chwili. Po prostu nawet sekundy nie. I to mając 40 parę lat, więc to było odważne. Miałam tylko byłych teściów w tym, w Warszawie, ze znajomych, zaprzyjaźnionych absolutnie, męża, rodzinę i, ko i parę koleżanek ze studiów. I gdzie, gdzie wtedy zamieszkałaś pierwsze. Kubiak mi dał swoje mieszkanie. To A. Jest, tak. Kubiak mi swoje mieszkanie dał na tyłach yy, hotelu Polonia przy alejach. O, to fajna dzielnica. Przy marszałkowskiej. Samo centrum. Przy marszałkowskiej, gdzie były takie cudowne, duże, czarne karaluchy. I tam mieszkałam chyba z pół roku. Potem mi dał drugie z mieszkanie to znaczy, dał. Przeniosłam się do drugiego jego mieszkania, gdzie mieszkałam chyba z trzy miesiące. I potem już sprzedałam mieszkanie w Opolu, i kupiłam w Warszawie, i już zamieszkałam na tak zwanym swoim. Ale Kubiak, muszę o nim powiedzieć, bo to była fantastyczna osoba. Zupełnie nietuzinkowa, zupełnie nie ojciec Polak. Prężny przedsiębiorca i menedżer. Prężny manager. przedsiębiorca odważny, zupełnie nieprzewidywalny. Zajmujący się 50 tysiącami różnych rzeczy. Rozmowa z nim to nigdy nie wiadomo było, czy on wybuchnie i ci łeb rozwali, czy cię przytuli i powie, że jesteś fantastyczna. Moja rozmowa z nim, no, pierwszy raz poznaję człowieka. Pamiętam, że spotkaliśmy się w takim klubie jazzowym jeszcze był, przy Emilii Plater w Warszawie. I, I spotkaliśmy się tam, i on mówi. Ale tak, tak wiesz, stara, wiesz co, to tak rób z nimi, z tymi metrowcami, co oni chcą. Jak oni chcą śpiewać muzyka, to nie śpiewają muzyka. Dał ci wolną rękę, totalnie. Wolną rękę, kompletnie. Kto chce roka, kto nie chce roka, kto chce. Co, byle oni się rozwijali, ja sobie myślę, ja się zabiję. Co, z, co za ja faceta spotkałam, który pozwala mi robić co chce i darzy mnie takim zaufaniem. I to, było, to była niebywała postać, której nikt nie doceniał wtedy, bo on tam jeszcze jakieś machloje robił, podąć go aresztowali, gdzieś przez zieloną granicę uciekał. Jakieś cudawianki tam były. Ale mnie to kompletnie nie interesuje, bo on mi dał możliwość realizacji siebie. Poza tym ja nie znałam muzyki rockowej. Ja byłam wychowana na jazzie i na klasyce. W związku z tym dla mnie to było poznanie nowych kompletnie dróg. Ci ludzie z metra, ja już wtedy z Edytą nie pracowałam indywidualnie. Ona już do mnie nie przychodziła. Ale przychodziła Kasia Groniec, przychodziło całe mnóstwo wszystkich innych, członków metra i tam się działy fantastyczne rzeczy. Oni mi przynosili jakieś fantastyczne utwory ze świata. Myśmy to analizowali. Miałam świetnego pianistę do dyspozycji, Michała Salamona. Genialny. Syn Senta, słynnego pianisty młynarskiego, między innymi. Więc ja poznałam poprzez Wiktora i jego otwartość ludzi, których bym w Opolu w życiu nie poznała. Więc poniekąd Edycie zawdzięczam pewne rzeczy. A ja się cieszę, że, że, miałam, że miałam okazję być nie powiem, uczyć, bo to nieprawda, cała Polska została kłamana być z, ta, z, taką, z tak wybitną postacią muzycznie. Więc to tak jest. Nauczyciel ważne, żeby nie zaszkodził uczniowi. Bo każdy uczeń ma inne problemy, czasem osobowościowe, czasem z rodziną, czasem jest biedny, trzeba mu pożyczyć 50 zł, albo go przechować, albo go wyleczyć z jakiejś choroby, albo yy, yy, powalczyć z nim z narkotykami. Różne są przypadki i przez te prawie wszystkie przechodziłam. Więc rola nauczyciela ja pojmuję jako szeroką rolę taki, takiego przyjaciela, który jest mądrzejszy i wie, jaką drogę poprowadzić, żeby ten ktoś. Nie, stoczy, nie popełnił błędów, nie błędów, które nawet ja popełniałam, prawda? Więc to jest wszystko bardzo takie enigmatyczne. Właśnie, a czemu w tym świecie artystycznym tyle pokus i tak dużo ludzi im po ulega? Wiesz co, ja myślę sobie, że na co dzień, jak pracujesz w księgowości, to spotykasz tam z jedną, z nasz cztery panie, jedną z kontroli i dyrektora, który jest wredny, jeszcze kogoś tam. A tutaj masz ciągle do czynienia z bardzo interesującymi ludźmi. Którzy mają ciekawe osobowości, ciekawą wyobraźnię, a człowiek przecież jest ciekawski świata i interesują go ludzie, którzy mówią coś ciekawszego, niż byś sam wymyślił. I zwracają ci uwagę na, na to, że świat jest może troszkę inny, niż ty myślisz. I pokazują ci inne drogi. To jest po prostu zbiór ciekawych osobowości, dlatego tak często jesteśmy pod urokami tych nowych, poznanych ludzi i tych nowych światów. Wydaje mi się, że logiczne, logiczne. Tak samo jak masz ciągle do czynienia z pięknymi dziewczynami i paskudną żonę, to wreszcie ją rzucisz. Chyba, że nie, że docenisz jej walory, których te dziewczyny piękne nie mają. No właśnie, z piękną dziewczyną jest jak ze sportowym samochodem. Każdy chce się raz przejechać, ale na stałe jeździć niewygodnie. Trochę tak. Elu, dziękuję Ci bardzo za tą fajną, prawie półtora godzinną rozmowę. Dowiedziałem ponad, Dowiedzia ponad półtora, półtora godzinną rozmowę. Dowiedziałem się dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Nie, jeszcze raz, dobra, co te fajnych, bez sensu, beznadziejne słowa. Autora jeszcze raz. Klasz tylko, proszę. Dziękuję Ci serdecznie, Elu. Co? Wracamy na twoją wieś. Wracamy do żywych. Tak, wracamy do żywych. Wszystkiego dobrego i do zobaczonka niebawem. Dziękuję, do zobaczenia. Ela Zapędowska, Konrad Młodziński. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.